Wiesław Kamiński jest już w naszym studiu. Na sali plenarnej trwa debata na temat projektu Rodzina 500+. Natomiast prezydent Radomska, jak mówiłem, Wiesław Kamiński jest w studiu. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Zaczynamy od tematu, który być może dla części Polaków nie jest aż tak istotny. Wybory samorządowe jeszcze jednak nie teraz, ale w Radomsku właśnie teraz wybierane są nowe władze. Pan jest obecnym prezydentem, ale również kandydatem na następną kadencję z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Pierwsze wyniki dają panu drugie miejsce i awans do drugiej tury. 3506 głosów wygrał Jarosław Ferenc razem dla Radomska. 5259 głosów. Jak ocenia pan te pierwsze wyniki? Czego pan się spodziewa na ostatniej prostej przed drugą turą? No, nie spodziewam się niczego innego poza zwycięstwem. Ponieważ startuję w tego typu wyborach po raz pierwszy, do tej pory moja kariera życiowa, zawodowa układała się zupełnie inaczej. Pracowałem w dużym zakładzie metalurgicznym. Przez ostatnie 9 lat prowadziłem spółkę komunalną, przyglądając się życiu samorządu i aktywnie w nim uczestnicząc. Teraz zaistniała potrzeba objęcia funkcji prezydenta miasta od 1 grudnia i tym samym to ja za pośrednictwem oczywiście edyktu pani premier ogłaszałem wybory w Radomsku. Kampania, którym przyglądałem się do tej pory, były dla mnie rzeczami troszkę nie z mojej biznesowej, menadżerskiej bajki. Dlatego uczestniczę w nich z całą ochotą, energią, ale też no, z niebagatelnym doświadczeniem tych wielu 40 lat spędzonych na różnych szczeblach, w różnych dwóch firmach. Myślę, że z sukcesem do tej pory. Widzę, że z wyników wynika, że będzie pan musiał zabiegać o głosy między innymi kandydatów, którzy otrzymali poparcie Platformy Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Ruchu Kukiz15, a także kandydatem wspólnego samorządu. To jest czas na rozmowę z wszystkimi, czy raczej to jest czas na to, aby krystalizować swoje postulaty, nie odnosząc się do innych kandydatów? Zdecydowanie będę kontynuował swoją wersję zdarzeń, tak jak było od początku kampanii. Czyli dialog, dialog, jeszcze raz, cokolwiek ma to znaczyć. Czy ze wszystkimi radomszczanami, wysłuchując i starając się zrozumieć ich wypowiedzi w ankietach do tego celu wypełnianych, jakie są ich największe bolączki, jakie są ich największe oczekiwania, ale też radości i te plany na przyszłość mieszkańców miasta naszego. Ale będę rozmawiał, tak jak rozmawiałem do tej pory, z biznesem radomszczańskim, z nauczycielami, z wszystkimi tymi dużymi grupami społecznymi, które zamieszkują Radomszczan. Będę również rozmawiał ze swoimi konkurentami z pierwszej tury. Oczywiście w debatach, które będę miał przyjemność, w których będę miał przyjemność uczestniczyć z moim kandydatem, kontrkandydatem w drugiej turze, ale też z poprzednimi i z poprzednio uczestniczącymi w pierwszej turze osobami. Uważa pan, że te wybory są kluczowe dla Radomska? Jak pan ta decyzja o tym, aby kandydować w wyścigu prezydenckim, mówi pan, podjął ją pan z olbrzymim doświadczeniem, 400-letnim bagażem doświadczeń. Potrzebuje Radomsko zmian? Nie tyle zmian, co dobrej kontynuacji. Wybory nastąpiły po tym, kiedy oddała mandat prezydenta obecna pani poseł Anna Milczanowska. Ale chciałbym, żeby to nie była tylko zmiana wizerunku, ale również pewnych sposobów komunikowania się z mieszkańcami. Wspomniałem o tym dialogu, ale dialogu takim, który będę chciał i zrobię to skutecznie, po ogłoszeniu wyników drugiej tury wprowadzić w życie niemal natychmiast. Uważam, że ta dobra kompilacja prezydent, rząd i prezydent małego miasta z PiS-u to dobra droga do tego, żeby radomszczanie czuli się dowartościowani wreszcie po długich latach rządów Platformy Obywatelskiej. Mogę zagwarantować jedno, rzeczową, solidną i doświadczoną, wykonywaną do tej pory pracą,
radomszczanie mogą wspólnie ze mną odnieść sukces. Jest to dobra droga. Uważam, że stać nas na to, żeby miasto przyspieszyło po kilku latach rządów Platformy tutaj w kraju. Właśnie w jakich rejonach powinno miasto przyspieszyć? Jakie są potrzebne inwestycje? Jest kilka bardzo dużych rzeczy, którymi chciałbym się zająć już zaraz po wygraniu, mam nadzieję, wyborów. Mianowicie wyprowadzić ciężki transport z rejonu administracyjnych, granic administracyjnych miasta. Do tej pory jedyną ćwiartką obwodnicy, którą zbudowaliśmy za swoje pieniądze, pieniądze podatników, nie można rozwiązać problemu przejazdu przez centrum miasta, jednak do 50-tysięcznego całego dużego sprzętu. Te kwestie przejazdu to nie tylko przecież rozładowanie korków ruchów w ruchu drogowym, ale też i ekologia. No przecież wiemy, co niosą z sobą duże zespoły transportowe. Mamy przecudnie rozwiniętą podstrefę ekonomiczną, jedną z najlepszych wśród 12 tysięcy w Europie. Łódzka ma pierwsze miejsce, my jesteśmy jedną z dwóch najlepszych w tym. Chciałbym ją dalej rozwijać, ale właśnie już jakby przemodelowując troszkę, mniej fabryk, mniej przedsiębiorstw o skomplikowanym procesie technologicznym, bardziej w kierunku przedsiębiorstw innowacyjnych. Co dla oświaty, co dla kultury w Radomsku, tych elementów bardzo ważnych dla mieszkańców, będziemy to wspólnie uzgadniać z mieszkańcami, będziemy wybierać tematy najpilniejsze, bo muszę powiedzieć, ta kadencja będzie miała tylko 2,5 roku, więc trzeba będzie się spieszyć. Jak pan ocenia, na ile ważne jest to, aby samorządy dobrze czy też przyjaźnie współpracowały z rządem przede wszystkim, ale również i z prezydentem Andrzejem Dudą? Na ile ważne? To nie jest do przecenienia. To jest najważniejsza rzecz, aby przenosiła się pewien rodzaj światopoglądowych idei, ale później rozwiązań na grunt samorządowy. Jest to najważniejsza chyba sprawa, tak sądzę, i zdania chyba już nie zmienię, aby móc dobrze współpracować, czy z wojewodą, czy z członkami rządu w poszczególnych resortach. Kilka rozmów odbyłem już w tym zakresie, czy to z ministrem transportu, czy z ministrem ochrony środowiska. Mogę liczyć i na zrozumienie dla radomszczan w ich interesie i na pewnego rodzaju wsparcie. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dziękuję. Moim i Państwa gościem był Wiesław Kamiński, prezydent Radomska i kandydat na następną 2,5-letnią kadencję prezydencką w Radomsku. Ja już się z Państwem żegnam. Kończymy Republikę na żywo. Żegnam również gościa. I wracamy na salę plenarną, gdzie trwa debata nad rządowym projektem pomocy w wychowaniu Rodzina 500+.